Hej wszystkim, witam was bardzo serdecznie z tej strony Piratusz i zapraszam was na kolejny odcinek Stalkera Zeu Prypeci. Tym razem startujemy ze stacji Janów, ponieważ tak jak zapowiadałem, no raczej nie zamierzam już wracać do Zatonu, chyba że naprawdę jakiś biznes nas tam zaprowadzi. Niemniej jednak chciałbym się już pożegnać z Zatonem i już tam nie wracać, zamknąć pewien rozdział i po prostu pójść już do przodu. Moi drodzy, w tym odcinku myślę, że będziemy powoli zaczynać już formować nasz oddział, który uda się w przyszłości do Prypeci, w niedalekiej przyszłości do Prypeci. Naszym zadaniem jest porozmawiać z Zulusem na temat wyprawy do Prypeci. Zulus jest niedaleko, Zulus jest w wieży, to chyba tak można nazwać. Niemniej jednak jest zadanie, które chciałbym wykonać i to jest właśnie to zadanie. Aktywność anomalii, zbadaj teren używając ulepszonego detektora. Co nie znaczy, że nie zaczniemy już rozmawiać z Zulusem w tym odcinku, także powinno się wszystko udać. I jeszcze jedna sprawa w ogóle, moi drodzy. Mam kombinezon Seva. Ulepszony, zmodyfikowany. Minus jest taki, że nie mamy noktowizora, więc musiałem też zmodyfikować swoją broń, żeby mieć w kolimatorze jakiś lepszy kontrast. No niemniej mam nadzieję, że to wszystko się uda, wszystko się powiedzie i w sumie możemy ruszać, moi drodzy. Jedziemy. Muszę powiedzieć, że kombinezon Seva generalnie już po ulepszeniu jest, znaczy no nawet przed ulepszeniem był i tak dużo lepszy niż to, co mieliśmy do tej pory, więc teraz po prostu powinno być naprawdę fajnie. Minus może być taki, no nie wiem jak z naprawą będzie. Nie wiem jak będzie z ceną naprawy, ile to wszystko będzie kosztowało. W poprzednim odcinku mieliśmy, czemu ja nie mam amunicji załadowanej, to nie mam pojęcia. W poprzednim odcinku mieliśmy 125 tysięcy rubli, zostało nam 95 tysięcy, to mało. Znaczy, mało, inaczej, dużo nam po prostu zeszło. Tak naprawdę zeszło nam o wiele więcej na kupnie i na modyfikacjach kombinezonu. No niemniej tam chyba jeszcze miałem jakieś artefakty, które sprzedałem i wszystko fajnie się delikatnie podniosło. Natomiast, tak jak mówię, cena dosyć, ogólnie cena dosyć wysoka, ale cóż, kto Boga temu zabroni. Zresztą tak się jak fabuła tego wymagała, więc nie było innego wyjścia w zasadzie. Ale nie narzekam, nie narzekam. Przynajmniej coś się ruszy do przodu. Dobra, moi drodzy, zbliżamy się powoli do tego miejsca. Dosyć szybko. Ono jest mały kawałek od stacji zaledwie. Dobra, ulepszony detektor. Gdzie jest nasz ulepszony detektor? Tutaj, ale wiecie co? To chyba jeszcze nie tak. I teraz żałuję, że nie mam pistoletu. Bo nie możemy niestety trzymać karabinu i detektora. Dobra, jakiś prosiaczek chyba... Co? Padł? Nie. Dobra. Chyba opłakiwał śmierć swojego statka, świnek. No niestety, tak to bywa. O, właśnie to. O, właśnie dłużej... to. Nie mamy wody od 2 dni. Dobra, już lecę na ratunek. Wyciągnijmy nasz detektor. Zaraz zobaczymy, co tutaj nam się pojawi. Jest! Patrzcie, jest. Czyli dopiero teraz się to pojawiło, kiedy my mamy detektor. Czy w ogóle nasza śruba tam doleci? Czy coś to w ogóle... Niespecjalnie. Pamiętam, że taka anomalia była w... Potrzebujemy natychmiastowego wsparcia. Nie wytrzymamy dłużej niż 3... No już idę, już idę, już idę. Chociaż... Szczerze mówiąc, ten komunikat się powtarza tutaj odkąd jesteśmy w Janowie, więc sporo dni już mogą upłynąć. Dobra. Znaleźć wyjście. Ryzyk fizyk. Kończy się nam. Trochę mi to przypomina film Kula. Nie wiem, czy kojarzycie. Okej. Okay. Okej, okay, chyba się rozwiązała zagadka. Dobra, wiecie co? Trzeba tam zejść. Raczej nikt nie przeżył. Dobra, chodźcie, zejdziemy. Zaraz zobaczymy to zadanie. A nie, nawet już go nie mamy. Okej, okay, czyli zadanie zostało rozwiązane. Tak czy inaczej, no nie skończyło się za dobrze dla tych stalkerów.
Ale zaraz ich znajdziemy, mam nadzieję. Czekajcie, który możemy zejść? Tędy nie. Tam są chyba schody jakieś, czy mi się wydaje, czy nie. Czy, dobra, inaczej, może uda się... Okej, nie było tak źle. Dobra, chodźmy po tych nieszczęśników. Zaraz zobaczymy, co to jest. Powinność! Okej. Chłopaki z powinności. Pułkownik Kosmacz nie miał nic przy sobie, czyli podejrzewał... Jak to nie miał nic przy sobie? A nie, dobra. Okej, wydawało mi się, że ma sewę przez moment, ale to doszło do mnie, że to niemożliwe. Porucznik Bunczuk. Generał Taczenko. PDA generała Taczenki, co my tu mamy? Ostatnia wiadomość na PDA to nagranie głosowe. Którędy pójdziemy, zawsze trafiamy w to samo miejsce. Nie mogę przywyknąć do tej mgły. Zadziwiające, jak Czepurny mógł zniknąć bez śladu. Może znalazł wyjście? Dzień szósty. Skończyła się woda. Pułkownikowi odbiło. Zastrzelił dwóch ludzi, a potem siebie. Zostałem sam w tej przeklętej anomalii. Gdyby łączność z bazą nie siadła, to pewnie by nas uratowali i powinność by nie powstała. Jak do tego wszystkiego doszło? Ech, pieprzyć to. Tamten kapitan Taczenko zginął dawno temu, a ten generał Taczenko z powinności zaraz do niego dołączy. Sprawiedliwości stanie się zadość. Nagranie kończy się tuż po tym, jak rozlega się strzał. O, no proszę. Którędy pójdziemy, zawsze trafiamy w to samo miejsce. Ja wam czytałem, a mamy to samo. Nie mogę przywyknąć do tej mgły. Zadziwiające, jak Czepurny mógł zniknąć bez śladu. Może znalazł wyjście. Dzień szósty. Skończyła się woda. Pułkownikowi odbiło. Zastrzelił dwóch ludzi, a potem siebie. Zostałem sam w tej przeklętej anomalii. Gdyby łączność z bazą nie siadła, to pewnie by nas uratowali i powinność by nie powstała. Jak do tego wszystkiego doszło? Trochę się przeciążyłem. Tamten kapitan Taczenko zginął dawno temu. A ten generał Taczenko z powinności zaraz do niego dołączy. Sprawiedliwości stanie się zadość. Okej. Chłopaki definitywnie nie wytrzymali. A co się z nimi działo? Ciężko tutaj powiedzieć. Ta anomalia jest dosyć dziwna, bo wynikało z niej, że gdzieś przemieszczają się w czasie i przestrzeni. Dziwne to jest wszystko, naprawdę, ale w sumie za to kochamy Stalkera. Nieprawdaż? Właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi, że oprócz takich przyziemnych spraw, powiedzmy... Pójdziemy. Chcę tą broń w ogóle sprzedać. To wszystko sobie sprzedamy. Oprócz takich codziennych właściwie rzeczy można tu spotkać pewne nawiązania do fantastyki. Właściwie nawet nie pewne, całość tutaj to jest fantastyka. Jedna wielka fantastyka. Ale to jest fajne, to jest fajne. Cokolwiek byście nie wymyślili, to może się zdarzyć w zonie. Może oprócz jednorożców. Dobra, wiecie co? Trochę niefortunnie to zrobiłem. Ale zaraz sobie poradzimy, mam nadzieję. Mamy gdzieś tutaj? Mamy. Dobra. Czy mamy artefakt, który zwiększa nam udźwig? Bo coś takiego przecież znalazłem, ale nie pamiętam, czy ja to mam przy sobie. Jest. Jest, dobra. Okej. Troszkę lepiej. Wciąż jesteśmy przeciążeni, ale nie jest tak źle. Ej, kolego. Ja chciałem ciebie podmienić, a tu wygląda na to, że możemy to zrobić tylko w ten sposób. Dobra. Pędzimy na stację, sprzedamy łupy. Ciała niestety zostaną tam, gdzie są. One pewnie za jakiś czas znikną, albo zona się nimi zajmie. Także rozszarpią je jakieś świnki. Może psy O właśnie, a propos psów, uciekaj. O ty dziadu. Któryś jeszcze? Nie. Dobra. Krwawimy, ale nie jest to jakaś poważna rana, więc zaraz się tym zajmiemy. Mamy blisko do stacji, nie będę już tutaj kombinował. Ale ewidentnie muszę być dalej czujny. Zwłaszcza, że nie mam noktowizora.
W tym kominezonie chyba jest taka możliwość, żeby zamontować, aczkolwiek byśmy potrzebowali narzędzi precyzyjnych, a tych, jak wiadomo... Przefuncio, spokojnie, tak. Najpierw odłóż broń. Dobrze, dobrze, dobrze. Ja nie wiem, jak wy to w ogóle widzicie, że ja mam broń. Gdzie wy tutaj macie kamery, nie wiem, cokolwiek. Gdzieś musicie mieć jakąś stójkę jakiegoś obserwatora. Niemniej, czekajcie, którędy do... Najpierw do kasy. Podejdź. Założyciel powinności, no proszę, czyli takie cuda są. Powinność była już przecież w pierwszym Stalkerze. Jeżeli dobrze pamiętam, to chyba była też w czystym niebie, ale tutaj nie mogę, nie dam sobie nic uciąć. No to już mamy ładny kawałek czasu. Nie mam pojęcia, kto może być zainteresowany. Zależy, jak bardzo różni się ta prawda od oficjalnej wersji powinności. Pokaż to Lokiemu, on ci dokładniej powie. Zaraz. Dobra, najpierw handel. Najpierw przehandlujmy to, co mamy. No, ładna kasa nam wpadnie i bardzo mnie to cieszy. Tej amunicji również nie potrzebujemy i tym samym się odciążymy. 6,5 tysiąca rubli. No, nie tak dużo, ale też nie mamy, myślę, co narzekać. Czy coś masz ciekawszego w swoim asortymencie? Nie. Generalnie Sowa miał dosyć dużo. Sowa miał dosyć dużo, ale no tak jak mówię, no to jest bandyta, a z bandytami jakoś nie bardzo mi się chce handlować, nie bardzo chce mi się poprawiać ich jakość bytu przez dawanie im pieniędzy. Czy coś jeszcze? Nie. To wszystko, co mogliśmy mieć i od razu nam zeszło parę kilo. Okej. Dobra, zróbmy to, co powinienem zrobić normalnie, czyli uleczmy się. Dobra, za pomocą artefaktu. Co jeszcze, moi drodzy? Mamy tak, mamy rozwiązaną tą sprawę. Znaczy, właściwie nie mamy rozwiązanej sprawy. Możemy iść albo do powinności... Zakładam, że możemy iść do powinności albo do wolności. Gdzie jest powinność? Jest powinność. Zawsze mi się te kierunki mylą i nie mam pojęcia. To jest chyba... Tak jest. To jest powinność. Ale... Cześć. Ty jesteś podpułkownik Szulga. Dobra. Wiecie co? Zapiszę może grę. Czy ty byłbyś tym zainteresowany? Znalazłem pedała założyciela powinności. Czy jesteś zainteresowany? Na pewno by był. Jeżeli oni prowadzą jakąś propagandę, która miała zatuszować przeszłość. Opowiedz mi może o powinności. Dobra, zobaczmy. Myślałem, że opowiem nam troszkę bardziej o genezie, ale centrum Zony zawsze było nieosiągalnym celem, miejscem, w którym miały znaleźć odpowiedzi na wszystkie nasze pytania. Chcieliśmy się dowiedzieć, jak Zona powstała i jak można ją zniszczyć. Dlatego, jak tylko usłyszeliśmy pogłoskę o wyłączeniu mózgu zwęglacza, ruszyliśmy do centrum. Czegoś się dowiedzieliście? Całkiem sporo. Ale to tajne. Mogę tylko powiedzieć, że Zona kryje w sobie więcej niż się wydaje. Niektórzy z naszych ludzi uważają, że Zona jest jak rak, którego należy wyciąć za wszelką cenę. Na podstawie tego, co widziałem, powiedziałbym raczej, że Zona to żywy organizm, a my jesteśmy niczym żyjące w niej bakterie. Gdybyśmy nawet połączyli potęgę wojskową wszystkich państw świata, nie bylibyśmy w stanie zniszczyć Zony. Dlatego musimy być sprytniejsi, musimy odnaleźć przyczynę istnienia Zony i ją usunąć. Całkiem gada rozsądnie. A co jeśli nie da się usunąć tej przyczyny? Jeśli nie, będziemy musieli wymyślić coś innego, ale wciąż jest nadzieja. Musimy pełnić naszą powinność i myśleć optymistycznie. Dobra, czekajcie, wiecie co? Ja muszę jeszcze raz te informacje z PDA sobie przyswoić. Czy to było... Możemy to otworzyć jeszcze raz? Nie bardzo. Ale możemy to przeczytać. Którędy pójdziemy, zawsze trafiamy w to samo miejsce. Najbardziej interesuje mnie ten fragment... Gdyby łączność z bazą nie siadła, to pewnie by nas uratowali i powinność by nie powstała. Próbuję to rozgryźć. Dlaczego akurat powstała powinność? Czy to jest na zasadzie, że ktoś po prostu zwariował?
Czy ktoś się wkurzył na Zonę po prostu i postanowił ją zniszczyć? Czy jest to kwestia jakiejś osobistej zemsty na Zonie? Czy tu jest jakiś inny powód? Ciężko mi to w ogóle, ciężko mi to ugryźć, ciężko mi to rozgryźć. Ale na pewno byliby zainteresowani. Na pewno byliby zainteresowani. Ale dobra, wiecie co, jakoś chyba specjalnie nie mam ochoty ingerować w te sprawy między frakcjami różnymi. Jestem tu wolnym stalkerem. Staram się być jak najbardziej obiektywny, jak tylko mogę. Chociaż podobno nie ma zupełnego obiektywizmu, także niech będzie. Oddamy im PDA. Popatrzmy, a więc to tak było. Myślę, że inni nie muszą tego wiedzieć. Byłoby lepiej, gdyby dane z tego PDA nie wpadły w niczyje inne ręce. Niech legenda powstania powinności pozostanie bez zmian. Czy sprzedasz mi ten PDA? A wiesz co, rozważę twoją propozycję, ale tylko dlatego, że... Okej, okay, na nas pora, trzymaj się. No, trzymaj się, trzymaj się. Chcę zobaczyć, jaką reakcję będzie miała wolność. No, wydusz to się. Na tej informacji. Słucham cię. Siema, wujek. Puk, puk. Halo, halo. Chodź i rozgość się. A co wy na to powiecie? O ile jest na nim coś ciekawego? O, to naprawdę interesujące. Rozgłaszają swoją bzdurną propagandę w całej Zonie, a tu się okazuje, że ich historia jest wyssana z palca. Z chęcią dokładnie się z tym zapoznam. Dobrze ci zapłacę za ten PDA. Tu nawet nie chodzi o pieniądze, szczerze mówiąc. Wiecie, to już nie chodzi o pieniądze, to jest bardziej kwestia tego, czy my naprawdę chcemy, żeby... Czy my chcemy namieszać? Czy my chcemy namieszać w tym porządku, który już jest ustalony? Zastanowię się nad tym. Ciężki orzech do zgryzienia, powiem wam szczerze. Naprawdę. No z jednej strony nie chciałbym ingerować w tą wojnę frakcji jakoś specjalnie. Powinność jest do mnie nastawiona chyba pozytywnie z tego, co widzę. Aczkolwiek, nie, tutaj nie będziemy mieli tego zaznaczonego. No w każdym razie, powinność chyba... Powinność jest do nas nastawiona jak najbardziej optymistycznie. Natomiast z tego, co pamiętam, w zadaniu, kiedy mieliśmy... kiedy była obrona magazynów, to chyba wtedy staliśmy za powinnością. Więc może dla równowagi powinniśmy teraz sprzedać te informacje wolności. Kurczę, jaki to będzie miało wpływ? Jaki to będzie... Na pewno żadnego wielkiego. Wiesz co, na pewno żadnego wielkiego. Anarchia. Taką anarchię to mógłbym mieć. Takie coś jak najbardziej. Wiecie co, naprawdę. Ciężko mi potem jakąkolwiek. Dobra, wiecie co, nie ma tutaj co. Co tam, kolego? Słucham cię. Ale będę miał zagłoskę, czy dobrze robię w ogóle. Wiecie, to jest. To jest niesamowity dylemat. Kurczę. W tym momencie jestem niezdecydowany jak. Jak małe dziecko pomiędzy czekoladą, a nie wiem, a ciastkiem. I jedno kusi i drugie kusi. I nie wiadomo, co będzie lepsze. Masz, masz, masz. Wyświadczyłeś mi wielką przysługę, oto zapłata. Dobra, masz i... Koniec. Koniec sprawy. Wybór został dokonany. Otrzymano 4000 Grom S14, naboje do gromu, granat. Historia powinności, dobra. To tyle. To tyle, moi drodzy, jeżeli chodzi o tę sprawę zaginionych stalkerów. Nawet nie pamiętałem, że to się wiąże w ogóle z genezą powinności. No ale tak, dobra, co my tutaj mamy takiego fajnego? Grom S14. Wiecie co, my chyba mamy coś lepszego, w każdym razie. Też coś gromowego, ale chyba podrasowanego, więc to będziemy mogli sobie sprzedać na spokojnie. A w ogóle, jeżeli chodzi o Prypeć, o tunel, do którego się udamy, chyba skorzystam. Tak, mamy podrasowany grom. On jest troszkę gorszy od naszego G36, ale... Dobra, rozładujmy to, amunicję sobie przerzucimy. Dobra, moi drodzy, no nie ma co tutaj więcej czasu marnować. Tak, 20 minut nam zeszło. Czas to pieniądz, gadaj. Tak, zgadza się.
Sprzedajmy może tą broń. Nic specjalnego ona nie ma, jest po prostu zwykłą, gołą bronią. To nie znaczy, że to jest zła broń, tylko to jest po prostu już mamy... mamy lepszy egzemplarz, więc to nie jest nam potrzebne. Dokupimy sobie jeszcze może z puszeczkę energy drinka i to by było na tyle. Możemy teraz wreszcie na spokojnie porozmawiać z Ulusem na temat przyszłej wyprawy do Prypeci. O kurczę. No to lipa. Mamy kiepską pogodę, na szczęście mamy dosyć blisko, więc nie zmokniemy tak bardzo. No trochę mi brakuje noktowizora, ale cóż, no, coś za coś. Dobra, kultura musi być. Zamykamy za sobą drzwi. Całkiem fajna jest ta wieża. Całkiem ciekawe. Swoją drogą... mógłbym mieć taki dom. Co prawda wnętrze bym trochę zmodyfikował, troszkę bym to ulepszył i tak dalej, ale fajne, fajne miejsce, podoba mi się. Trochę takie jak taki domek na drzewie. Trochę coś takiego jest. Dobra, cześć Zulusie, witaj. Co jest? Słyszę o ciebie. O, całkiem masz tu klimatycznie, całkiem masz tu klimatycznie. Dobra, słuchaj, chcesz już rozmawiać? Możesz już rozmawiać? Cześć Brachu, cześć, mam do ciebie ważną sprawę. Super, najpierw się napijmy, żebyśmy mogli potraktować tak ważną sprawę z należytą powagą. No nie mam ochoty generalnie, ale chyba innego wyjścia nie mamy. A no... co by ruki nie drażali. Twardziel. Całą flachę od razu. Co to za sprawa? Zamierzam wyruszyć do Prypeci tunelem, który przechodzi pod fabryką Jupiter. Azot może otworzyć wejście. Wyprawa tunelem do Prypeci. Ciekawy pomysł. Trzeba go opić. No to do dna. Oj, już czuję tego kaca. Już czuję tego kaca. Kac morderca. Ech, dobrze wchodzi. Mam nadzieję, że nie zamierzasz ruszyć w taką misję sam. Nie, tak się nie da. Pójdę z tobą. Potrzebny będzie jeszcze ktoś. Na takiej wyprawie zawsze przyda się parę godnych zaufania osób. Tak, zgadza się. Azot poradził, żebym zebrał oddział. Dałbym radę sam, no za to nie bez niczyjej pomocy łatwiej pijawka pijawką, ale to jest cały tunel, więc tutaj jest kawałek do przejścia. Czy godnych zaufania? Tutaj pełno mentów. No za to nie spotkałem handlarza. Okazało się, że jest powinności... no... Azot poradził mi, żebym zebrał oddział. Najrozsądniejsza odpowiedź. Tak, to dobry pomysł. Najpij mi się za powodzenie misji. No to twoje zdrowie. I zdrowie misji. God damn it, Zulus. O, wchodzi jak woda, co? Oddział to dobry pomysł. Potrzebujemy co najmniej trzech ludzi. Myślisz o kimś konkretnym? O, masz. Kolejny wybór. Znajdę kogoś, będziemy też potrzebować kombinezonów z aparatami tlenowymi o zamkniętym obiegu. Noe? Czy Noe byłby dobrym kandydatem? Jest trochę szurnięty, ale z drugiej strony. Vano? Żołnierz z bunkra naukowców? Oddział Monolitu. Ale oddział Monolitu... no właśnie, oddział Monolitu już jest z powietrza. Chociaż to niczego nie wyklucza. Wiecie co? A sprawdźmy to. Widzę, że wódka nieźle dała ci w dekiel. Muszę ci odtąd nalewać po pół. To cyk! No to cyk! To znaczy, że to był zły pomysł. Dobra. Może Vano? Pomogliśmy mu, ma wobec nas dług wdzięczności, ale żeby tak go skazywać na śmierć, założy się, że to jest pewna śmierć. Nigdy nie udało mi się przejść przez ten tunel z całą ekipą. Jest to pewnie możliwe, ale mi się nie udało. A żołnierz? Z bunkra naukowców. Tak, wojskowy może się przydać. Wypijmy za to, żeby się zgodził. Okej. Czyli mamy jednego kandydata. Mamy żołnierza. W gruncie rzeczy to ich sprawa tak naprawdę.
Okej. Czy ktoś jeszcze? Vano. A co powiesz o Noem? Ta, nie widziałem go jakiś czas. Kiedyś pracowaliśmy razem. Potrafił walczyć. Szkoda, że tak mu odbiło. Wypijmy za niego, żeby mu się ułożyło pod kopułą. To znaczy, że to jest dobry pomysł, czy zły pomysł? Dobra, wiecie co? Może nie przedłużajmy tego. Wiem, że jest jeszcze Vano, no. Wiem. Gra sama podpowiada, kogo możemy wziąć do oddziału. Ale szkoda mi Vano. To jest poczciwina. Szkoda mi go. Znajdę kogoś. Tak, bezpieczeństwo przede wszystkim, jeśli o to chodzi. Nie przejmuj się, bo mój kombinezon się nada, ale dla innych będziemy musieli poszukać. Nie będzie łatwo, bo takie kombinezony to rzadkość. Za udane poszukiwania. Cudownie. To znaczy, że będziemy musieli jeszcze kupić reszcie ekipy kombinezony? Bo na to się zapowiada, moi drodzy. Na to się zapowiada. Nasza kieszeń może tego nie zdzierżyć. Po 25 tysięcy jeden kombinezon, 3, jeden już mamy, 3 kombinezony, 25 plus 50, 75 tysięcy, no dobra, mamy tyle kasy, ale cholera. Będzie bolało, będzie bolało. To by było z grubsza tyle. Najważniejsze, żebyśmy się nie zgubili pod ziemią. Mam plany. Super, napijmy się jeszcze za powodzenie misji. Zdrowie. O matka. Będzie zgon. Będzie zgon. Spokojnie, spokojnie, tylko nie rzekaj. Będzie dobrze. Połóż się. Dobra. Odleczyliśmy helikopterem. Dobra, stoi. Pójdziemy razem. Przysyłaj napotkanych bojowników do mnie. Zrobię z nich drużynę. Gdy wszystko będzie gotowe, daj znać. Zabierzemy Azota i ruszymy do Jupitera. Cudownie. Moi drodzy, więc tak, musimy coś na prędce zjeść, bo widzę, że jesteśmy pieruńsko głodni. Kac morderca nas męczy. Która to w ogóle jest godzina? 6:05. No, trochę się... chociaż... O kurczę, nie, nie jest tak źle. Nie jest tak źle. Udało nam się dosyć fajnie wstać, dosyć dobra pora. W każdym razie, moi drodzy, więc ta sprawa została wstępnie załatwiona. Będziemy musieli po prostu pogadać jeszcze z przyszłą, z potencjalną ekipą. I to nastąpi w przyszłym odcinku. Zastanawiam się, kogo by tutaj wziąć. Czy Noe faktycznie to jest dobry pomysł, czy też nie? Nie wiem, no zobaczymy. Zobaczymy, ile będziemy mieli ekipy z tego miejsca, ile osób z nami pójdzie, ile się zgodzi. I być może faktycznie trzeba będzie się wrócić do Zatonu i zwerbować Noego. I to by było na tyle, moi drodzy, w tym odcinku. Zatem trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!